To jest kanał o Moskoka, zakończył właśnie konkurs indywidualny Pachal Świata i Rower. Pani w Osto wygrywa Klojzer przed Kleenec z Sztrem i to Althaus, Freitag, Luti, Lundby, Strait i kriźnie Ogólnie rzecz biorąc, konkurs dużo lepsze pod względem warunków niż mężczyzn. Było równo od pół metra sekundy z tyłu po 4, powiedzmy dziesiąte 10, 10 sekundy z przodu. O wiele równiejsze warunki działo się trochę mniej przez to, ale i tak. Kilka dłuższych skoków. Było najdłuższe oczywiście Lundby Gdyby nie lądowanie byłoby nieco lepiej, ale tylko był drugi skok. Lundby nie do końca wyszedł, ale wygrywał ostatecznie 5. piąta, postej pierwszej, ósme zwycięstwo dziewiętnaste miejsce na podium występ bardzo dobry. Ogólnie materiał będzie króciutki. No tutaj nie ma za bardzo nawet się na czym rozwodzić, bo jest tylko jeszcze Cup ewentualnie do omówienia. Drugie miejsce Kliniec, szósta, postej pierwszej. 23 trzecie podium, siódme podium w sezonie, siódmy raz na drugim miejscu. Bardzo ogólnie ciekawy przypadek. Czy ona miałaby szansę stanąć na podium generalki? bez ani jednego zwycięstwa. Jest to możliwe, bo do Sztrem jest 35 punktów różnicy, a wyżej, no to dzieje się nie za dużo, no bo strata do Althaus jest dość wyraźna, o okolice 150 punktów, a sama Althaus do Pinkelnik traci 259, więc wydaje się, że tak naprawdę już kryształowa hula praktycznie Pinkelnik, no dużo większe szanse niż w przypadku Greneruda. I Kubackiego. Tutaj już tak naprawdę Althaus musiałaby wygrać wszystko do końca, a Pinkelnik musiałby naprawdę zjechać z dyspozycją. Chociaż na dużych skoczniach Pinkelnik wyraźnie się zastawia, o czym zaraz powiem. Trzecie miejsce: Sztren, czwarta po serii pierwszej, dziesiąte podium w sezonie. Ogólnie występ też bardzo dobry. Lądowania takie całkiem, całkiem niezłe w porównaniu z załącznikami, które są nieco dalej. Oczywiście poza która jest na czwartym miejscu, trzecie miejsce po serii pierwszej, drugiej serii trochę te na odbiły. Spodziewałem się nieco więcej, tym bardziej, że wygrała serię próbną. Piąte miejsce: Althaus, pierwszy. Po serii pierwszej wydawało mi się, że tutaj zwycięstwo jest bardzo prawdopodobne, ale z jakiegoś powodu ten drugi skok no, nie wyszedł do końca. Być może ta 25 belka to było trochę zbyt agresywne obniżenie rozbiegu, bo się rozpoczynało w pierwszej serii 28, później była 27, z pierwszej 27, później z 26, na końcu z 25. Może zbyt agresywne obniżenie rozbiegu, ale z drugiej strony i tak te skoki nieco dłuższe miały miejsce. I dla Althaus wydaje się, że droga do kryształowej kuli już została praktycznie zamknięta. Oczywiście materiał też nie ma problemu, są 4 konkursy, 400 punktów na stole, ale myślę myślę, że realnie Pinkelnik już no, praktycznie 99% ma kryształową kulę. Szóste miejsce w rajtach, dziewiąta po serii pierwszej. W pierwszej serii przysiadł, w drugiej, no, słabe lądowanie, zachwianie, ale jednak nie dała się wduzić, zeskok miał dłuższego skoku, 130,5 metra, najdłuższy skok drugiej serii, jeśli dobrze pamiętam. Ogólnie występ bardzo przyzwoity, ale to ile zawodniczek nie potrafi lądować telemarkiem na nieco lepszej odległości u kobiet, to jest to Dość ciekawy temat do dyskusji, jak to się dzieje, że jednak te załączki nawet z mają problemy, żeby ten telemak zachować i mimo tego są w stanie być na tym topie. To jest dość ciekawe zagadnienie. 7 mistrzlut, 11 po na no drugiej serii odleciała, 129,5 metra. No i lądowanie też, no nie dała się wdużyć ale jej to się akurat rzadko zdarzają przysiady, tylko często za, za szeroko są te narty, trochę uciekają w lewą, w prawą stronę i cały czas lądowania są średnie umistrzyni świata, podkreślmy. W ósme miejsce Lundby, druga po pierwszej, no w pierwszej serii 133 metry, świetny skok i nie przypilnowała tego lądowania, bo ona zrobiła ten temat, tylko od razu ta prawa na tej uciekła i nawet zbyt dobrze tego nie skontrolowała, bo prawie była podpórka, 45 punktów, no bardzo dostała po notach, myślę, że gdyby to było lądowanie poprawne byłoby po 18,5, bo punktów więcej za notę, a i tak no podium by nie było, bo ten drugi skok, nie wiem co tam się do końca stało, ale jednak no dużo, dużo słabszy, jeszcze to nie jest chyba ta forma, żeby po prostu wygrywać przynajmniej regularnie być na podium, ale wydaje mi się, że no pik ma przejść na wikarsund i wydaje mi się, że wtedy będą się cuda działy prawdziwe, bo ile mówię, że u mężczyzn wszystko rozstrzygnie się na są To tutaj naprawdę możecie wszystko zatrzymać na Wickersu, bo tak naprawdę nie do końca wiadomo czego się spodziewać po dziewczynach. Dziesiąte miejsce state, 8 po serii pierwszej, no zwłaszcza w pierwszej serii bardzo fajnie trafiła w próg, o ile wiele ma straszne problemy z tym, żeby trafić próg, no to ona tutaj trafiła bardzo dobrze, ogromne przewyższenie. No i tak te lądowania sztywnawe, no ale nie jest to jakieś bardzo odkrywcze stwierdzenie i nowatorskie. Dziesiąte miejsce Krishna, dziesiąta po serii pierwszej. Na no, pierwszej serii takie lądowanie ślenie, w drugiej trochę lepsze, ale i tak wydaje się, że słowenki poza Klinec, która jednak na mistrzostwach świata, no, nie dźwigała presji, tak to wygląda, no to nie ma rewelacji ogólnie w tym sezonie. Z ciekawszej sytuacji, no to chociażby Kekana na 23. miejscu, a co jest ciekawe, to ona w ogóle nie powinna być w tym konkursie, bo Westman po kwalifikacjach wycofała się z rywalizacji i dostała szansę Kekan, która była 41., no i naprawdę wykorzystała szansę. No z innych rzeczy to chociażby to, że Maruja ma, znów ma problem z lądowaniem, że Obset tak makabrycznie spóźnia skoki, że teraz była trzecia dziesiątka. Naprawdę, co się dzieje po prostu z obset, to jest ręcznie pojęte. I się zastanawiam, jak to będzie na obiekcie do lotów narciarskich. Czy ona sobie na tyle nie popsuje sytuacji, że ona nie będzie w tej czołowej 15, jeśli chodzi o row air? Bo wcześniej to można było brać Zapewnik, A teraz, przy tej dyspozycji, naprawdę zastanawiam się, czy obset, które tak też pchała się na obiekt lotów na ciaski kolokwialnie rzecz ujmując, poruszała te kwestię ostatnio nawet bardziej niż sama Lundby. Czy przypadkiem by nie doszło do tego, że Obset po prostu by zabrakło na tej skośni To byłoby naprawdę kuriozum, biorąc pod uwagę, jaką dyspozycję ma sportową, przynajmniej teoretycznie ta zawodniczka, jak ogromne możliwości, a dzisiaj, zwłaszcza w drugiej serii, to jest po prostu aż trudno uwierzyć, co się stało z tą zawodniczką i co się w zasadzie z nią cały czas dzieje, bo jest coraz gorzej. I poza tym chociażby na przykład Kramer, no puszcza lądowanie już, też wydaje się, że chciałaby, żeby ten sezon jak najszybciej się zakończył. Jeśli chodzi o klasyfikację generalną, no to mamy: Klinec przed Sztrem 8,7 i straty, Kreuzers 8,9 i 9 i to 9 i 1, Althaus 17 freitag 18 1, Pinkelnik 30 Lundby 31 32 i 70 punktów, 32,2. i 80, 35,4. No i na sam koniec wyniki Alpen Cupu w Obrechowie. Jeśli chodzi o pani wygrywa Aneszka Indreskova i Tinkara Komar Lilu Zepci, Taja Podlaj, Joanna Eberle, Martina Zanitzer, Katarina Pirnowal, Lara Logar, Noelia Wuerich i Sina Kichle. U mężczyzn wygrywa Stefan Embarszedej, Luis Obersteiner, Juri Kesseli, Maxim Bartol, Annej Raspotnik, Johannes Pelc, Tobias Huchsl, Rafael Zimmermann, Andre Fusenegger i Taj Eckart razem z Sebastianem Schwarzem na dziesiątym miejscu. To tyle. Do usłyszenia.